Witam, dzień dobry Państwu. 1 maja. Wszyscy mówią, że będą chuja nie zamówienia. Nie ma co wychodzić. Lepiej kapsel otworzyć. Ale ja liczę na to, że niektórym może braknąć jakieś piwka, jakieś flaszeczki i wtedy ja wchodzę cały na biało i dowożę. A tak jak mówiłem w poprzednim odcinku, alkohole lubią napiwki. Więc nie będę ściemniał, że nie liczę na to. Jak na razie pierwszy wpadł McDonald's z Wielickiej. Piździ wiatrem, ale ten wiatr jest taki ciepły, że aż przyjemny. Widziałem potencjalnego przeciwnika dla piwko nie można. Gość na bank nie miał więcej jak 55. Docięty na Sopot bym powiedział nawet. Jedziesz, nie jedziesz? Aha, do odbioru będzie gotowa. Stóweczka. Gdzie z tym jedziemy? Bieżanów Prokocim. Zamówiłem wczoraj sobie kebaba od szwagra. Rozjebałem moje ciężko zarobione 92 zł. To jeszcze mieli się chyba brzuch boli po tym. Teraz będziemy okupować kibel w maku. Dzień dobry, 7V. 7V, dobra. No. Zmieniłem przednią oponę, jednak na Continentala wziąłem Race Kinga, czyli taka, która ma coś tego bieżnika, ale nie jest on jakiś znowu agresywny, nie ma tej kostki jakiejś dużej. Wziąłem o szerokości 2.0. I muszę się przyzwyczaić, bo mam wrażenie, zawsze w tych oponach z tą kostką mam wrażenie, że ten rower mi ucieka. Zmieniłem na razie z przodu, z tyłu zmienię jutro, bo ta szprycha, co mi pękła, ma też przyjść jutro, pewnie byłaby dzisiaj, gdyby nie to, że święta. Także zmienię, założę tą szprychę jutro i od razu tą oponę nową. Kurwa, nie mogę się rozpędzić, za chwilę mi światła uciekną. Zatrzymuje mnie ten wiatr. Ale od tego wiatru wszystko się zaczęło. Cały ten kanał. Pamiętam jak dziś, miałem tylko jeździć, nagrywać, nic się nie odzywać, tylko co do klientów, dzień dobry, do widzenia, proszę bardzo, elo, siema. W którymś tam filmie powiedziałem, ale rekordowo wieje, tam się, no to pogadałem. I widzę komentarz, kolega mi napisał, no to żeś się kurwa rozgadał.
Minuta filmu jest najważniejsza, żeby przykuć uwagę widza. A tyś kurwa powiedział tylko, że rekordowo dzisiaj wieje. No i od tamtej pory już kolejny filmik, już zacząłem coś pierdolić do tej kamery. Dzień dobry. Dzień dobry. 98 zł. Tylko wie pan co, bo ja tam w zamówieniu przez pomyłkę wpisałam, że mam stówkę, a mam dwie. Ma pan wydać? Nie ma opcji. Bo jak coś to pisałam tam z klubu i mówili, że tam ewentualnie może się pan z nimi skontaktować, że tam coś zamknął, że będę płacić później. Chociaż moment. Bo nie miałam opcji, żeby to... Ty, będę miał. O, super. 20... 40, 60, 80, 100. O, super. Te dwa złote szukać, czy nie? Nie. Dobra, dziękuję bardzo. To jest jedno. I napój. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Kurwa, przejechałem dopiero na drugą stronę ulicy. I chuj, znowu McDonald's tamtej. Za 4 minuty będzie gotowe, no to akurat. Ja nie wiedziałem, że te wózki mają hamulce tarczowe w kołach. I co to jest jakieś połączone z hamulcem? Na kierownicy pani, czy jak? Sytuacja przejebana. Pięć S. Pięć S. Pięć S. Proszę o potwierdzenie. Super, elegancko. Dziękuję bardzo. To gotóweczka, ale to pani powiedziała, że ma wyliczone. Napisała wiadomości. Patrzą się? Nie patrzą. Coś tam się odjebało. Karetka, dwie policje. A po prawej stronie pijalnia wódki i piwa. Bójka przy kielichu. No dobra, bo ja tak chcę jadę, chyba ja nie wiem, gdzie ja jadę. A kliknij, że się... Dobrze jadę. Co to jest? Kotelnica. Kotelnica. Ty, hamburgera sobie można zjeść w gondolce. Kurwa, co oni nie wymyślą. Kurde, majówka jest, a ja zjeżdżę z jakimiś McDonaldami. Gdzie jakaś wódeczka? Gdzie jakieś piwko? Kuźwa, myślałem, że będę siedział cały czas w dużym Benie, albo nie wiem, w Cirkle K. Tutaj. Mam nadzieję, że nie mam picia na pokładzie. Bo nie umawialiśmy się na taką trasę. Sorry. A wystarczyło od drugiej strony wjechać. Tu? 15. Nie tu. Kurwa, jeszcze mi łańcuch spadł. Ja pierdolę. Thank you.
tutaj, kurwa. Trochę od dupy strony podjechałem. 2A. To tu jest 2B. 2C. Halo, halo, dzień dobry, wie pan co, ja z Glovo przyjechałem, jestem na miejscu, tylko że ja tu widzę 2A, 2C, 2D, a pana 2B nie widzę. Jeszcze raz? Aha, dobra, jest, jest za A, dobra, jestem na miejscu, okej. Przepraszam, myślałem, że tu już jest jedynka dalej. Tam było 48. Super, to dziękuję panu bardzo. Do widzenia. Jest następne coś. Matko, z kącika. Jak tak będą rzucać tą gotową, to ja odradzę kurs do wpłatomatu. Która to jest godzina? Bateria kończyć. Kurwa, zdupcyło. Zdążyłbym, ale chuj wie, gdzie to jakie drony lata. Nauczyli się dronami latać w policji. Teraz trzeba uważać wszędzie. Idźcie na baczności, na każdym kroku. Minęła godzina bez 10 minut. Ile mam zarobione? 22 zł. Po chuju. No, jak ich wyczułem, trzeba by hamować. Sztuko skrzypi mi pod siodełkiem. Znów się jest syf dostał. Na sztyce. Zamówienia się odbiera teraz tutaj, dzisiaj, czy zamówienia z Globo się to odbiera, czy? Jest drzwiami obok. Właśnie zamknięte są. Tam jest taki biały guzik na ścianie i już myślę, że się trzeba odbrać. Dobra, dzięki. Jaki numer? 783. Proszę. Dzięki. W ogóle ja wpój wziąłem zamówienie z Matsa. Jednak nie wiem, czy ja nagrałem odbiór. Całą drogę jadę. Napierdalam do tej kamery. Fajne auto jechało, takie wojskowe, stare. Na żółtych blachach. Też mi się nie nagrało. No, także wziąłem zamówienie z Matsa. Jadę na Myśliwską. Prawie w sumie jestem na miejscu. Poszło się lepiej! Wydar ryja, debil, kurwa, myślałem, coś się stało. Coś tu dupcy. I to zdrowo coś tu dupcy. Najebali tych bloków, chyba kanalizacja nie wyrabia. Tu mam skręcić gdzieś ponoć. Ciekawe, kurwa. Pożarowa.
bardzo. Dzięki. O, globo. Pani rozwozi jeepem żarcie. Jeszcze w globo na takich stawkach. Pani to chyba hobbystycznie robi. Kurwa, życie ci niemiłe, kobieto? Co jest do chuja z tymi ludźmi? Kurwa, naćpani, czy jaki chuj się czują nieśmiertelni? Biedra, pod skalę. Kurwa, dość mam tych ludzi. Pierdolę. Na środku drogi się stanie, będzie się oglądać. A idzie se kurwa na chodnik, stanie się, o kurwa, rozglądaj dookoła. No temu się też pojebało od tych wstrząsów chyba już. Coś ta rączka tak kurwa do tyłu idzie bardziej niż do przodu. Kurwa, że mu nie wyrwał znowu. Zielona. Jest tu wyjazd. Raczej wyjazd, ale mi to może posłużyć jako wyjazd. Siedem, sześć, dwa masz może? No i tutaj, ale co, nawet nie ma jak wjechać. No, trzeba przechodzić przez dziedziniec, schody od razu na lewo. Okidoki. Dzień dobry, proszę bardzo. Wszystko, dziękuję. Mam ustawione 4 godzinki dzisiaj. Ale jak na to patrzę, to pojeżdżę chyba 3. Minęły prawie 2 godziny, a ja mam 46 zł zarobione. 23 na godzinę. Kurwa, na rower zdjęli kłódki, to tu zostawili, żeby chuje łazili, kurwa, z nie no wiary. Jak nie mogli zacząć, kurwa, od drugiej strony, to poszliby w pizdu na tamtą i tam sobie oglądali swoje, kurwa, miłosne kuteczki. Ja nie wiem, czemu to straż miejska, czy policja nie stoi. Kurwa, czysty zarobek. Czy, kurwa, w rządku by ich mieli ustawionych do opłacenia. Kurwa, ten plecak znowu trzeba rozłożyć. Kurwa, jak ja tak napierdalam i narzekam na to, jakie ja mam zarobki, to ile muszą zarabiać? Ci, co i tak mijam, co na tych ławeczkach siedzą. Chyba gość ma dychę na godzinę. Dobre. Gdzie? O, strasznie. Dzięki, do widzenia. Kebab King z Wolnicy.
Myślałem, że znowu pizza, ja już w połowie składania. Ledwie wyhamowałem. Kurde. Oh my god. Holy shit. Poczekajcie, aż dają kosteczkę z tyłu. Na tylnej oponie. To dopiero będzie hałasu robiło. Tak do jednej zejdźcie, albo w ogóle tam idźcie na swoją stronę. Dzień dobry. Dzień dobry. Tak, proszę. Dzięki. Śmignę sobie tu do Wisły. Z Kawińską. Grunwaldzki most. Chętnie przed siebie. Co to za wycieczka? Ja pierdzielę. Ale ludu. Nie kurwa, 64. W lewo były mieszkania 60 i winda, a w prawo były mieszkania do 30 i winda. Mi się kurwa nie patrzył. Chuj wie gdzie, tylko tam gdzie trzeba, to ten zauważył. Na ścianie było napisane. Dzień dobry. Proszę bardzo. Dzięki, do widzenia. A ja już do gościa wypisuję. Panie, gdzie na czwartej piętrze jest 64, jak ja wyjechałem na czwarte, a tu jest 20 numery. To gdzie tam 64? A poszedł pan, on się mnie pyta, poszedł pan w lewo czy w prawo? Już idę, mówię. Wszystko wiem. Nie wiem, czy pchacie ten rynek? Nie, chyba. Jadę na Kazimierz. O, chyba, że samo mnie. Nie, znowu Wolnica. Znowu placek. Jakaś dziewczynka mi się kręciła koło roweru. Co ona tam patrzy? Ten kotek łapką ruszał. Podobał jej się. No tylko coś słabo rusza tą rączką. Coś mu się podziało. Tam musiał mu trybik może się przestawić. Coś od tych wstrząsów. Najazd zrobili. W końcu. Jerozolimska. 2A.
bardzo. Dziękuję bardzo. Widzenia. Co, jakiś maczek z Wylickiej? Jestem blisko, to mógłbym wziąć. Tak na ostatnie. No to mają jakieś wyjazdy na rowerów, muszą mieć. Mają, co by mieli nie mieć. Co kurwa, dajesz tego maka czy nie dajesz, do chuja, bo nie będę się wracał później. Zobaczycie, wyjadę do cmentarza. Jest panie McDonald's. 5 minut do końca zmiany. Znaczy, do tych 3 godzin co planowałem, zostało mi 5 minut. Już myślałem, że nie wpadnie i będziemy kończyć imprezę. A tu w ostatniej chwili pyk. Corner Burger, który będzie gotowy za 9 minut. I jedziemy z nim na osiedle oficerskie, czyli kawałek za Rondo Mogilskie. Za taką traskę zarobię 12,25. Kawałek dalej widziałem. Nie spodziewałem się, że ktoś wtargnie na drogę. Dzień dobry, 961. Ciekawe, co jest tu. Czy jest tam jakiś wyjazd? No on mi kazał przez teren tego uniwersytetu jechać. On jest zamknięty, no i co? No i tam muszę nadłożyć. No tu pewnie nie będzie wyjazdu. Ej, jest! Nie ogarniam, kurwa. Ja tam jeździłem, tam i z powrotem po głównej, bo myślałem, kto jest tam. No ja nawet nie tam przyjeżdżał, ale myślałem, że jak pan jedzie dalej, to mówię, to nie do mnie. No też plecak powinien może zmylać. No. Sorry, proszę bardzo. Do widzenia. Kurwa, jak w Warszawie. Podsumujmy sobie to. Mam zarobione 89 zł. Przez 3... niecałe 3,5 godziny. Tam z tych napiwków wpadło te 4 zł na razie. No to mamy 94, podzielmy to przez 3,5, no tam wychodzi ile? 27 na godzinę? Coś koło tego będzie. Także lepiej jak ostatnio, ale rewelacji nie ma. Jadę po browara i majówkuję, elo.